Nów w wodniku to oficjalne zaproszenie Wszechświata do wykorzystania potencjału, jaki daje nam rok 2022. To szeroko otwarte drzwi do naszej samorealizacji. Wodnik to znak powietrzny, który często przedstawiany jest zwanym w dłoni. Lecz nie leje on z nieboskłonu wody, tylko czystą energię oświecenia i wyższego intelektu. Bo wodnik chce łączyć ze sobą ludzi i wznieść zjednoczoną ludzkość na wyższy poziom świadomości. To również energia indywidualnego spełnienia, oryginalności i innowacyjności. Więc pomyśl dobrze, czego pragniesz, a następnie to osiągnij. Cześć kochani! 1 lutego o godzinie 6:45 odbędzie się Nów w 12 stopniu znaku wodnika, a światła, czyli Słońce i Księżyc, będą podczas Nowiu w koniunkcji z Panem Karmy, czyli Saturnem. I może zatrzymajmy się tutaj na chwilę i poświęćmy chwilę właśnie Saturnowi. Obecnie, jako ludzkość, jesteśmy w takim punkcie naszego rozwoju, w którym mamy szansę, jak nigdy przedtem, przerwać ten niekończący się łańcuch karmy pokoleniowej. Wszelkie wzorce, programy, nie tylko dla siebie i przyszłych pokoleń, ale również możemy uwolnić przeszłe pokolenia, wręcz cały nasz ród. Podczas tej koniunkcji Saturna ze światłami, w tym wyzwalającym bardzo wodniku oraz tak silnie zaznaczoną rolą Saturna jako Pana znaku Koziorożca, w którym podczas tego Nowiu będą znajdowały się aż 3 planety, bo Wenus, Mars i Merkury oczywiście, 2 planety karłowate, Ceres i Pluton oraz asteroidy Juno i Vesta. I tu sprawa uwolnienia się od tego, co przenosimy z pokolenia na pokolenie, staje się wręcz priorytetowa. Wiele z tych rzeczy dzieje się niejako automatycznie, można powiedzieć. Kiedy podnoszą się nasze wibracje, wzrasta nasza świadomość automatycznie i sposób postrzegania rzeczywistości oczywiście również zmienia się. Dzięki temu rośnie w nas poczucie wdzięczności, szacunku i oczywiście miłości do nas samych, ale również do naszych przodków. I to bardzo ważny temat teraz. Ja go tutaj tylko sygnalizuję, ale zachęcam do zagłębienia się w te właśnie aspekty naszego życia. Saturn pod koniec stycznia staje się niewidoczny na niebie, aż zupełnie zniknie w promieniach Słońca, tworząc czystą na zero stopniach koniunkcję ze Słońcem i odrodzi się na nowo jako gwiazda poranna w połowie lutego. W tym czasie energia Saturna bardzo się zmienia. Działa Saturn zakulisowo, spotykając się właśnie za kulisami ze Słońcem. Dla nas to czas tworzenia nowych planów, wizji, uwolnienia się ze starych schematów postrzegania rzeczywistości i tworzenia fundamentów dla nowej rzeczywistości. Cieniem z kolei takiego ukrytego Saturna są różnego rodzaju ukryte działania rządów, korporacji, jakieś sprawy, które wraz z kolejną pełnią, która będzie miała miejsce z kolei 16 lutego, mogą ujrzeć światło dzienne. Więc ciekawa sprawa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Gospodarzem tego Nowiu, który odbędzie się 1 lutego, jest oczywiście Uran, pan znaku wodnika,
który właśnie wyruszył w bieg prosty po 5 miesiącach retrogradacji. A to daje taką wzmożoną falę jego energii, która teraz przeleje się wręcz przez nasze życie. Uran obecnie przebywa w znaku byka, gdzie cały czas sukcesywnie wypycha wszystko, co stare, nieaktualne. Stymuluje do rozwoju, do progresu, wyjścia z rutyny, którą zazwyczaj bardzo lubi byk. Uran chce nas zabrać na wyższy poziom istnienia. I tu przez cały 2021 rok napotykał silny opór, blokadę ze strony Saturna, który opóźniał zmiany, wręcz na siłę, forsując nadal przestarzałe rozwiązania. Czyli mieliśmy konfrontację starego z nowym, co mogliśmy obserwować przez cały zeszły rok. Te kwadratury Urana do Saturna, które miały miejsce w zeszłym roku, mogły objawiać się również utratą dotychczasowych źródeł dochodu, uszczuplenie posiadanego majątku, zwiększone wydatki różnego rodzaju. A co za tym idzie, również było w tym mnóstwo emocji, również zachwiane poczucie bezpieczeństwa. To też tarcia dotyczące poglądów politycznych oraz coraz bardziej zauważalny podział społeczny, segregacja. Dlatego tak ważna jest dyscyplina i niepozwalanie sobie na obniżanie swoich wibracji. Wiem, że ciągle o tym mówię, ale to jest rzecz kluczowa. Ważne, aby zachować spokój i dystans do tych wszystkich doniesień medialnych. Szczególnie teraz, kiedy Merkury do 3 lutego jest w retrogradacji i te informacje mogą być jeszcze bardziej agresywne i jeszcze bardziej dziwne, jeżeli w ogóle jest to jeszcze możliwe. Musimy trzymać się swojej prawdy przede wszystkim i ignorować te wszystkie hałaśliwe informacje, które gdzieś tam docierają. I wzmacniać przede wszystkim pole swojego serca. Jak najczęściej łączyć się z energią miłości, radości, wdzięczności, bo to podniesie natychmiast nasze wibracje. Pamiętajmy, że miłość jest paliwem do przekraczania wszelkich granic, a strach jest paliwem do ich tworzenia. Pilnujmy zatem swojego poziomu energii. I kiedy widzimy, że spadamy z poziomu takich naszego standardu, naszego poziomu wibracji, musimy reagować od razu, nie pozwalać sobie na bycie w tym poczuciu żalu czy jakiegoś poczuciu bycia ofiarą. Musimy mieć swój wytrych na to, jakiś własny plan awaryjny. Może to być ruch, posłuchanie miłej piosenki, którą lubimy, klaskanie, taniec, śpiew, wszystko, co odwróci uwagę od destrukcyjnych emocji i skierowanie nas na coś nowego, innego. To natychmiast zmieni nasze pole elektromagnetyczne, a to jest bardzo ważne. I będzie ono rezonowało naturalnie z wyższymi częstotliwościami. Uran podczas nowiu będzie tworzył kwadraturę do Słońca i Księżyca oczywiście. A to już można powiedzieć, że klasyczny aspekt buntu, braku akceptacji władzy zwierzchniej. Kwadratura Urana do Księżyca budzi takie poczucie skrzywdzenia i taką silną potrzebę zrobienia czegoś z tym. To też taki aspekt wkładający kij w mrowisko. Więc możemy spodziewać się zwiększonych niepokoi społecznych. To też aspekt silnej potrzeby takiej niezależności, oryginalności. Ale również może on prowadzić do poczynań samolubnych, o tak to nazwę. Więc Uran chce zwrócić naszą uwagę przede wszystkim na to, abyśmy tworząc swoje nowe wersje rzeczywistości, nie popadli w jakieś sztuczne oddzielenie się od wszystkiego, co nas otacza. Bo przecież jesteśmy jednością i dobro naszego sąsiada zwiększa nasze dobro. I to musimy zrozumieć. Wodnik chce poznawać, łączyć ze sobą ludzi. Chce połączyć ze sobą duże grupy ludzi i wznieść ten zjednoczony tłum na wyższy poziom świadomości. Chce na nowo zdefiniować podejście ludzkości do pojęcia sukcesu chociażby, do eksploatowania planety,
do wykorzystania słabszych istot. Chce zjednoczenia świata, aby stworzyć jedną zbiorową świadomość, działając na zasadzie pól morficznych. Czyli możemy tutaj przywołać taki słynny efekt setnej małpy na przykład. Jeśli ktoś nie wie, co to znaczy, dla tych, którzy nie słyszeli o tym eksperymencie, wspomnę, że na jednej z japońskich wysp w latach 50. bodajże robiono doświadczenia behawioralne z małpami. Nauczono je myć w morzu jakieś bulwy, to chyba były bataty. I z czasem małpy na całej wyspie zaczęły uczyć się wzajemnie od siebie i po krótkim czasie wszystkie myły już te bataty. Jednak jakie zdziwienie było naukowców, że po jakimś czasie małpy mieszkające w zupełnie innych miejscach, nie mające żadnego kontaktu ze sobą, również zaczęły myć przed jedzeniem bataty. Zafascynowany tym eksperymentem, Rupert Sheldrake napisał niezwykle fascynującą książkę o polach morficznych właśnie. Zachęcam do jej przeczytania, bo właśnie tu zawarta jest dla mnie cała kwintesencja świadomości wodnikowej. W skrócie chodzi o to, że jeśli pewna ilość członków w obrębie jednej społeczności osiągnie nowy poziom świadomości, opanuje jakieś nowe umiejętności czy jakąś nową wiedzę, to po przekroczeniu tej krytycznej ilości osobników, że tak to nazwę, dla reszty społeczności opanowanie tej wiedzy czy jakiejś umiejętności jest już rzeczą bardzo łatwą, szybką i wręcz naturalnie staje się umiejętnością i wiedzą całego gatunku. Na zasadzie właśnie rezonansu morficznego. I tego właśnie chce nas nauczyć Uran, pan znaku wodnika. Wznieść nas na nowy poziom wyższego zrozumienia, gdzie ludzie rezonują ze sobą polem elektromagnetycznym. Polem elektromagnetycznym swoich serc, pełnym miłości, szacunku dla każdej żywej istoty. Uran podczas nowiu będzie tworzył trygon do Wenus, więc niespodziewanie możemy wpaść na jakiś na przykład świetny pomysł. Warto zapisać sobie myśli, jakie wtedy będziemy mieli, jakieś przemyślenia, pomysły, ponieważ ten aspekt wyzwoli naszą kreatywność, chęć zdobywania jakichś nowych umiejętności i też odwagi prezentowaniu światu naszych talentów na przykład, ale i swojego zdania i też dążenia do niezależności. Wenus w koniunkcji z Uranem to również jakaś niespodziewana relacja, szczególnie jeżeli Wenus obecnie tranzytuje Wasz 5 albo 7 dom. No, może być też 8 albo 11. Wenus obecnie znajduje się w znaku koziorożca wraz z całym stelium planet. Podczas nowiu jest w ścisłej koniunkcji z asteroidą Vestą, a Vesta w koziorożcu budzi w nas taką potrzebę głęboką budowania silnych i zdrowych fundamentów, na których właśnie możemy budować zdrowy dom, bo Vesta jest opiekunką domowego ogniska, ale również naszego wewnętrznego ognia, który daje nam wiarę i to wewnętrzne przekonanie, że moc do kreowania naszej rzeczywistości jest właśnie w nas samych i nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych zewnętrznych autorytetów, żadnych guru. A jak chodzi o autorytety, to zobaczmy, co u naszego Plutona. Pluton podczas nowiu będzie tworzył koniunkcję z Merkurem, a obaj panowie będą w trygonie do północnego węzła księżycowego, czyli miejsca naszego przeznaczenia. Co z tego wynika? Pluton z Merkurem, który jeszcze będzie w retrogradacji wtedy, będą kopać bardzo głęboko i głęboko w najgłębszych zakamarkach, wręcz szukając tego, co jeszcze można wyciągnąć na powierzchnię. To taki aspekt,
upartego, dociekliwego detektywa. O, jak byłam mała, to pamiętam takiego detektywa Colombo. Zawsze dziwny, chodził w takim szarym prochowcu i wchodził nieproszony. I wchodził w takie miejsca, gdzie tak naprawdę nikt inny nie wpadłby, żeby w ogóle zajrzeć. I w ten pokręcony sposób właśnie odkrywał prawdę. Właśnie tam, gdzie inni nawet nie pomyśleliby, że mogłaby się znajdować. To właśnie taka energia. I raczej nikogo z nas nie pozostawi obojętnym, myślę. Bo to bardzo silny aspekt. Możemy dowiedzieć się na przykład w tym czasie o jakichś ukrytych sprawkach kogoś z naszego otoczenia. Albo, co gorsza, nasze sekrety mogą przez przypadek wyjść na jaw. Więc zalecam ogarnięcia swojej przestrzeni, aby nie było takich niespodzianek, bo przecież nikt ich nie lubi. To też aspekt takiego magicznego mówcy. Jeżeli mamy taki aspekt urodzeniowy na przykład, rzadko w życiu możemy spotkać taką osobę, która sprzeciwi się tak skrzętnej i kwieciście podanej manipulacji. Tego dnia wzrosną nasze zdolności analityczne też. Więc jeżeli na przykład macie do opracowania jakieś zestawienia, podsumowania, analizy, to działajcie między 26 stycznia a 2 lutego, a następnie od 8 lutego do 13 lutego. Działaj też w te dni, kiedy chcesz przekonać innych do swojego projektu, do swojego zdania, albo coś zareklamować na przykład, albo stworzyć plan, jakiś projekt, który będzie dobrze zrobiony pod względem merytorycznym. Z kolei trygon Plutona i Merkurego do północnego węzła księżycowego przyniesie nam jakieś nowe informacje, które z kolei rozjaśnią nam w głowie, można powiedzieć, i dostaniemy takiego jakby przepłysku geniuszu, a to nam pomoże podejmować nowe, a zarazem właściwe decyzje, zgodne z drogą naszego powołania. Dlatego koniecznie posiejmy nowe nasionka podczas tego nowu, bo ten nów otwiera nam drzwi wręcz do samorealizacji. Pamiętajmy, że dzięki ogromnej energii płynącej do nas cały czas z centrum naszej galaktyki, nasze zdolności manifestacji, materializacji są coraz większe i coraz szybciej jesteśmy w stanie to zrobić. Dlatego w taki dzień jak ten nów skupmy się i kontrolujmy nasze myśli. Skupiajmy naszą uwagę na tym, czego chcemy w naszym życiu mieć więcej i tylko na tym. Pamiętajmy, że jesteśmy energią, więc wpływając materią na materię nic nie zmienimy. Więc zacznijmy działać z wyższego poziomu świadomości i wpływajmy energią na materię. A wtedy przyniesie nam to rezultaty. I o tym właśnie będę mówić szerzej na webinarze, które odbędzie się 4 lutego, gdzie wspólnie będziemy siać ziarna światła. Skupimy się na wykorzystaniu potencjału, jaki daje nam 2022 rok. Rok kosmicznego małżeństwa, czyli Jowisza i Junio. Będziemy budzić i rozwijać nasze potencjały podczas pobytu Jowisza w znaku ryb i wiele, wiele więcej. O tym wszystkim opowiadam w osobnym nagraniu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapraszam do obejrzenia. A gdzieś tutaj u góry umieszczę kartę z tym nagraniem. A teraz jeszcze chciałabym wspomnieć o Marsie, który to doda nam dużo determinacji do działania, bo 24 stycznia wchodzi do znaku Koziorożca. A Mars w Koziorożcu, no to już zdecydowanie konkrecik. W tym znaku jest w wywyższeniu, ma moc sprawczą i zawsze, generalnie zawsze osiąga to, co sobie założy. Jego działania są przemyślane i oparte na solidnych fundamentach. To taki alpinista, który zdobywa najwyższe szczyty, ale jak wiemy, żeby to było możliwe, trzeba solidnie przygotować się do takiego zadania. I
opracować to wszystko musi być oparte po prostu na realnych założeniach i ogromnej determinacji oraz siły woli, żeby móc to osiągnąć. Twórzmy zatem odważnie i odpowiedzialnie nasze wizje przyszłości. Zaplanujmy czas dla siebie właśnie podczas nowiu. Stwórzmy konkretny, precyzyjny plan. Energia tego nowiu to ogromny potencjał, który będzie wszędzie wokół nas, więc warto z niego po prostu czerpać. Pamiętajmy, że efekty przeniesie zasiane ziarenko, które ma konkretną formę, ramy czasowe i jest pozytywnie sformułowane. A więc do roboty, kochani. Dziękuję Wam za Wasze komentarze, za lajki i za Waszą obecność. Trzymam kciuki za Wasze kreacje i do zobaczenia wkrótce. Pa!